It starts with an itch and a tingle. Cześć wam się, mnie jest wizualnie, a widzimy się w czymś, co się potocznie teraz w sieci nazywa ALS Ice Bucket Challenge. Zostałem wyzwany przez Kinę, zwyzywany przez Kinę. Tak, praktycznie zostałem z Kinę zwyzywany. Mieliśmy na ten temat kilka rozmów i zauważyłem bardzo niefajne zjawisko w polskim YouTubie, na polskim YouTubie właściwie. Mianowicie, że ludzie zaczęli sobie z tego robić jaja, bo to jest świetna zabawa, nie ukrywajmy, to jest dobra zabawa, ale nie o to w tym chodzi. U nas przerodziło się coś, u nas ten challenge przerodził się w coś takiego, że musisz się oblać wodą, a jak nie, to zapraszasz tą drugą osobę na obiad. Jakaś taka totalna bzdura. Co to jest ten ALS? Na pewno słyszeliście, na pewno już marudzili o tym bardziej znani ode mnie. Mianowicie jest to choroba, której polskiej nazwy nie przytoczę, medycznej, łacińskiej nazwy też nie przytoczę. Polega ona na tym, że organizm zaczyna nam wysiadać. Traci się władzę nad własnymi mięśniami. Nie wiem, czy ktoś z was kiedykolwiek doznał czegoś takiego. Ja raz w życiu byłem tak piekielnie, tak mocno chory, że moje własne ciało odmówiło mi posłuszeństwa. To już było po tym, jak zacząłem nagrywać. Jeżeli ktoś nie zauważył, ja zniknąłem na dłuższy czas z YouTube'a. To się właśnie zbiegło z tą chorobą. Po prostu pomijam już, że lekarze mnie załatwili, tam ogólnie było ze mną bardzo, bardzo niefajnie. Ale pierwszy raz w życiu miałem taką sytuację, że byłem zbyt słaby, żeby pójść do łazienki. Do tego jeszcze byłem kompletnie nieprzytomny i jest to dość przerażające uczucie, kiedy twoje własne ciało odmawia tobie posłuszeństwa. Z tym ALS jest jeszcze gorzej, bo osoba, która na to choruje, nie ma takiej gorączki, nie jest tak psychicznie odstawiona, zdystansowana z rzeczywistości, jak ja wtedy byłem, będąc chory, więc to jest jeszcze gorsze, bo taka osoba czuje się jak człowiek uwięziony we własnym ciele. Jesteście umysłem, jesteście duchem we własnym ciele, ale wasze ciało nie działa, nie funkcjonuje. I dlatego ktoś wpadł na ten pomysł z ice bucket, jak to będzie, wiaderko pełne zimnej wody, wstawiłem do zamrażarki, pewnie nie zdąży się zrobić. Kina mnie właśnie poinformowała, że to ma być w ciągu 24 godzin, a ja planowałem to zrobić w niedzielę, więc do tego czasu by się lód zdążył zrobić, no ale nic. I oblewanie się taką lodowatą wodą przez chwilę symuluje to poczucie, że nie ma się władzy nad mięśniami, że jest się tutaj, a ciało swoją drogą. I dlatego właśnie połączono te dwie rzeczy. Resztę historii akcji znacie. Tak już więc zaraz wezmę wiadro zimnej wody. Lód się na pewno nie zrobił, bo był w zamrażarce od godziny, a mam taką fajną gwiazdę śmierci. A zresztą pokażę po napisach w nagraniu. I ta gwiazda śmierci zamraża się tak 24 godziny średnio w dobrej zamrażarce. I mam jeszcze ice traya, jak to się nazywa, foremki na lód z Hanem Solo zatopionym w karbonicie, więc chciałem się tym oblać, no ale niestety będzie tylko zimna woda. Ale tak naprawdę, cała akcja sprowadza się do tego, żeby wzbudzić w odbiorcach świadomość tego, co to jest ten ALS, jaka to jest choroba. Powiedziałbym wam więcej, ale ja nienawidzę tych medycznych, tych zaraz źle się czuję, widzę u siebie te objawy. Hipochondria! Więc jakby po to sięgał nie będę. Druga rzecz, żeby i jeśli się może wspomóc całą akcję, tam są organizacje charytatywne, które zajmują się pomaganiem ludziom, którzy mają ALS. Bądźmy ludźmi, szanujmy się i szanujmy bliźniego. Jaki monolog. No faktycznie jest zimno. Dziękuję za uwagę i dobra, kogo by tu nominować? Balinie, cieszę się, że zgłaszasz się na ochotnika. Dobra, dobrze to rozegrałem, co nie? Drugą osobę poinformuję osobiście, więc nie ma konta, nie prowadzi konta na YouTubie, a nie chcę rzucać danych wrażliwych w sieć. Więc powiedzmy tyle tylko, że BEK!